Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu realnews.pl, a ze mną Łukasz Przybylski, witaj. Cześć, witam. Łukasz, kiedy kolejna odsłona gali OFN? No niestety troszeczkę zmieniliśmy plany z wielu względów. Chcemy dopiąć szczegóły, których nie dopięliśmy przy pierwszej edycji. Przesunęliśmy galę. Do tej pory wiedzieli o tym tylko zawodnicy, osoby zaangażowane w naszą galę. Teraz mogę już powiedzieć oficjalnie, gala odbędzie się w pierwszym kwartale roku 2022. Czy masz jakieś specjalne, jakby wiesz, wydarzenie, które będzie troszeczkę się różniło od tego, co widzieliśmy wcześniej? Czy to nadal będzie w tym samym miejscu? Będzie klimat wakacyjny? A czy nie, od klimatu wakacyjnego powiedzmy odejdziemy, ale tylko na jedną galę. Drugą galę w 2022 roku zrobimy znów plenerową, natomiast pierwsza gala odbędzie się na hali. Będę robił wszystko, żeby to była najlepsza hala w Toruniu czy Arena Toruń. Musimy poruszyć ważną sprawę, słuchajcie widzowie. Maciej Dąbrowski, który miał zawalczyć na OFN 1 tego samego dnia bodajże, zrezygnował, czy dzień wcześniej? Dzień wcześniej przyszedł mail rzekomo oficjalny, no dzień wcześniej o godzinie bodajże 11. No i jeżeli chodzi o Macieja, to następnego dnia po walce, na której miał być i stoczyć pojedynek, pojawił się jako gość na Elite Fighters, rozmawiałam z nim i powiedział, że był źle traktowany przez ciebie. Jak ty się do tego odniesiesz? Powiem tak, od początku Maciej miał być rywalem dla chłopaka, który wygra nasz projekt Ring Letni. Maciej o tym wiedział, Maciej nawet negocjował kontakt z nami przez dwóch menadżerów, oboje menadżerowie to wiedzieli, oboje omawiali, nawet ten, z którym tak naprawdę kontrakt podpisałem, bo z pierwszym było się ciężko dogadać, chyba nie bardzo się odnajdywał w swojej pracy i przyczepiał się o rzeczy tak naprawdę mało istotne, typu, że zawodnik sam musi zrobić badania, każdy zawodnik robi badania na własny koszt, nieistotne. Powiedział wprost jego menadżer, no, używając niecenzuralnych słów, że Maciej chce się bić, tak, nazwał to troszeczkę to inaczej, nie chce być typowym celebrytą, który wejdzie tylko dla fejmu, do klatki, czy dzięki swojej popularności. Także przedstawia go jako gościa, który już trenuje, który już długo trenuje, który jest trenerem boksu i tak dalej. Był idealnym kandydatem pod zawodnika do ringu letniego, nawet takiego, który już miał jakąś przeszłość związaną ze sportami walki, tak. Wygrał to Michał, faktycznie Michał umiejętności były dość duże, co się okazało na gali. No natomiast Maciej tak naprawdę chciał sobie, według mnie, nabić fame jeszcze bardziej, chciał zrobić coś na swoją stronę. Poprzeinaczał fakty, co mi się bardzo nie spodobało. Przekręcił to tak, żeby być tą osobą skrzywdzoną, poszkodowaną. No i co? I na koniec powiedział, tak jak wypowiedział na temat, wyzwał do walki mnie, tak? No ja oczywiście wyzwanie przyjmuję. Jestem osobą, która nie mogłaby zrobić inaczej, także ja może poproszę przyjaciela, możesz mi podać, Sebastian. Ja nawet tutaj zabrałem kontakt dla Macieja, który dzisiaj pojawił się na Instagramie naszej federacji. Nie będę pokazywał względu narodu, natomiast Ola na twoje ręce przekazuje, pewnie go spotkasz na jakichś kolejnych imprez. Został on wysłany ci oczywiście listem poleconym, gdyby było kolejne zagranie typu nie doszedł, nie odebrałem i tak dalej. Także mamy tutaj dowód, kontrakt jest gotowy, powiedziałem w relacji pod wpływem emocji, kiedy zacząłem Macieja wypowiedź, że zawalczymy dla zasad, czyli bez garzy. Zostawiła moja federacja, nie jako ja, zostawiłem garzę taką samą, jaka była w pierwszej walce. W przypadku Maćka zwycięstwa, oczywiście wszyscy wiemy, że to jest niemożliwe, w przypadku przegranej garza również zostaje, ale zapis jest w kontrakcie taki, że jest przekazywana przez moją federację prosto na konto fundacji, schroniska dla zwierząt, jakiejś instytucji charytatywnej, bezpośrednio przez naszą federację, czyli pieniążki nie trafiają do Macieja, ale ma być to instytucja wybrana przez niego. Także wszystko rozgrywa się czysto, ale w przypadku przegranej faktycznie wyjaśnimy sobie sprawę po męsku i warto będzie się tylko i wyłącznie dla zasad, dla tego, co powiedziałeś, Maciej. No i tego, na co sobie pozwolę w stosunku do mojej osoby. Słuchaj, Łukasz, to pozwól, że zerknę, proszę. Potwierdzę. Słuchajcie, widzowie, jak najbardziej. Określony rywal i kwestia garzy w przypadku wygranej, przegranej. I to, o czym Sylwiką powiedział. Wszystko się zgadza, słuchajcie. Także czekamy na odpowiedź Macieja, który sam rzucił rękawicę Łukaszowi. No i oby się to rozstrzygnęło. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Ty chyba też na to czekasz. Ja bardzo na to czekam. Mam nadzieję, że to się odbędzie. Mam nadzieję. Jestem pewien, jeśli tylko Maciej jest facetem, ma jaja, jak to się kolokwialnie mówi, to na naszej gali marcowej do tej walki dojdzie. Zapewniam was.
Powiedz jeszcze, jak oglądałeś ten wywiad, w którym on powiedział, no niepochlebnie wypowiedział się na twój temat przede wszystkim, na temat federacji i na temat tego, że chce cię wyzwać do walki, jakby, że sobie z tobą poradzi. Jaka była twoja pierwsza reakcja, jak to zobaczyłeś? Taka jak teraz, tak powiem krótko. Wiesz, sam wywiad wywiadem, no tam Maciej przynajmniej nie był trzeźwy, powiedzmy to delikatnie. Zresztą sam się tego później przyznał, bodajże w poniedziałek na swojej racji. No co, tak jak mówię, wywiad wywiadem, natomiast to, co później, na co później sobie pozwolił, szczególnie we wiadomościach do Michała, z którym stchórzył do walki, nie wyszedł, a później obrażał go w taki, a nie inny sposób. Jest oczywiście na relacji umieszczone u nas na federacji, także no, sprawa jest do wyjaśnienia tylko i wyłącznie w męski sposób i do tego dojdzie. Na to czekamy. Dzięki, Łukasz, bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.